Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w ostatnim odcinku kampanii Claire z Resident Evil 2 Remake. Moi drodzy, jest to moje drugie podejście do nagrywania tego odcinka, a w zasadzie do walki z bossem, z Birkinem, z trzecią formą, który nam zaraz tutaj wyskoczy, jak tylko wyjdziemy z tego pomieszczenia. I powiem szczerze, że ja od razu zrezygnowałem z tej pierwszej próby, ponieważ nie byłem przygotowany na walkę z bossem i nie miałem po prostu wystarczająco dużo amunicji. Tym razem jestem przygotowany. Zobaczcie, jak mój ekwipunek wygląda. Nie wiem w ogóle, czy ta bransoletka jest teraz potrzebna, żebym ją trzymał ze sobą, ale dobra, nieważne. No i miejmy nadzieję, że teraz uda mi się go pokonać. Ja w zasadzie tam z nim chwilę tylko powalczyłem, postrzelałem w niego, zobaczyłem, jak on działa, że tak powiem, jak ten boss działa. No i zobaczymy, jak mi to pójdzie teraz, słuchajcie. Biegniemy. Biegniemy, mamy antywirusa, musimy się oczywiście wrócić do Sherry. I miejmy nadzieję, że ją uratujemy. Ej, też chcę taką broń, jak ona ma. What the hell is this thing? That was my husband. She is my creation! Nie była w stanie go zabić, nie? W końcu to jej mąż. I should have killed him while I had the chance. I don't know why, I just couldn't do it. He was your husband. Honestly, we were more married to our work than each other. What about Sherry? How could you just leave her all alone while Raccoon City burned to hell? I couldn't let my daughter grow up in a world with the G-virus in it. But that's no excuse for... No i słuchajcie, zaczyna się. Zacznijmy może od granatnika. Nie mam zielonego pojęcia, jak go pokonać. W sensie nie znam na niego sposobu. Będę w niego po prostu strzelał. Wiem, że... Kurna, mogłabyś to... przeładować od razu. Wiem, że on w pewnym momencie zacznie w nas rzucać czymś i trzeba tego unikać za wszelką cenę. Będę próbował strzelać w te oczka. Nie wiem, czy o to chodzi. Słuchajcie, tu są jeszcze jakieś rzeczy, które można zebrać. Okej, to amunicja do pistoletu. Na razie mi się nie przyda. Ja bym chciał jakiś spray czy coś. Ja mam chyba tylko dwie apteczki, słuchajcie. On jeszcze na plecach to ma. Ej, padł? Tak szybko? Słuchajcie, nie, no mam dwie apteczki, więc nie jest źle. Aha, on sobie będzie wykluwał kolejne, tak? Dobra, teraz mamy chwilę czasu. Tu jest spray. Bierzemy go. Już nie mam miejsca na nic innego. Dobra. Czy ja w niego mogę Aha, ja powinienem w niego wtedy strzelać. A ja po prostu tutaj...
ale dałem dupy za talerz zupy, powiem szczerze. Jezus Maria, ale fuks. No dobra, na razie idzie sprawnie, nie straciłem... No kurde, ja jestem naprawdę cerw. Aha, on teraz będzie tym rzucał. Idę się skitrać gdzieś. Może tu mnie nie trafi. No, nie trafi. O nie, ale tu się jara, tu się jara. Znowu mnie nie trafił, jakie ja mam fuksy, słuchajcie. Przy tej walce, no ja oczywiście znowu nie przeładowałem, nie? Ale shit. Ale shit, pierwszy spray pójdzie w ruch. Tylko ja się tak tu wystrzelam z tej amunicji, słuchajcie, że to będzie jakiś dramat. No serio, mam niepokojący, dobra. Olejmy na razie ten niepokojący. Jak będzie danger, to będziemy się zastanawiać. Ja zapomniałem, że te kwasowe tylko go tak stunowały trochę, zatrzymywały, nie? Shit, shit. A te ogniste jakby nie robią na nim aż takiego wrażenia. No i znowu mnie zdzieli. Jezu, jaki fuks. Ja mam więcej szczęścia niż rozumu, słuchajcie. Serio. Rzuca czymś? Nie. O nie, on chce mnie złapać. Jakąś szarżę ma. Idź w pizdu. Ale dobrze to zrobiliśmy. Dobrze go ominęliśmy. Dobra. Czas teraz chyba na tę broń. Ja w sumie mam tylko trzy bronie ze sobą, więc to jest jakiś dramat. Co on robi? Rzuca czymś. Dobra. Ja się skitram. Ja się skitram. Co my tu mamy? Amunicja znowu do pistoletu. Po co aż tyle amunicji do pistoletu? Ja bym chciał do czegoś innego. Do jakiejś lepszej... O ja pierdzielę. No serio? Chyba sobie jaja robisz, gościu. Została mi jedna apteczka. To nie jest śmieszne. Dawaj to oko. No i skacze na mnie bydlak. Drugie. Dobra, i wyciągaj to teraz. O, tak. Do mamusi, dokładnie. Znaczy do tatusia, nie wiem, do tatusia, do mamusi, obojętnie. Ale wyszło mu to już, słuchajcie. Tak na stałe. O Jezus Maria. To mi się nie podoba. Jego zachowanie mi się nie podoba. Boże, on chce tym rzucić? Przecież jak ty, bo, to by mnie walnęło, to ja bym miał zgona na miejscu. Ale tu jestem chyba bezpieczny, dobra. Chodź tu. Będziemy tak... Nie! Kur... Ej, ja się pozbędę całej amunicji, to jest jakiś shit. Rzućmy granat mu może, co? Zobaczymy jak to zadziała. Ale zadziałało. Nie no, coś tam chyba mu zrobiło. On chyba znowu rzuca, albo mi się wydaje. Chyba mi się nie wydaje, słuchajcie. Jaki dramat z tą amunicją, ja pikole. No, jeszcze się jara, wszystko, w ogóle go nie widzę. Nie! Dobrze ci tak. Dobra, mamy to. Mamy to. Mam nadzieję, że to koniec. Nie poszło najgorzej. Straciłem dwie apteczki i mam co? Caution chyba. Czy danger? Caution. Słuchajcie... Czyli tak naprawdę poszło za pierwszym razem. Nie licząc tej pierwszej próby. No ale tej pierwszej próby nie liczę, no bo ja w sumie zrezygnowałem. On mnie nie zabił. Ja zrezygnowałem po prostu i powtórzyłem to. Dobra, słuchajcie, trochę amunicji tutaj mamy, ale niepokoi mnie to, że jest dużo amunicji do rewolweru, a praktycznie żadnej do jakiejś lepsiejszej broni, że tak powiem. Co tu jeszcze zostało? Granat? Czy ja to zmieszczę wszystko w ogóle? No wezmę to, ale z tą resztą może być dramat. Co tu jeszcze leży? Jezu, jak to jest ciemno. Granat, powiadasz. A mogę to przeładować? Nie mogę tego przeładować. Pistoletu też nie przeładuję. Spray tego nie... Ja pierdzielę. No dobra, muszę zostawić ten granat. Nie wezmę go. Ciekaw jestem, czy ten bydlak już zginął tak na dobre. Ale no wątpię. Wątpię, no bo w sumie...
Po co nam wydawali jeszcze tyle amunicji tutaj? Na przyszłość. I tu jest jeszcze błyskowy, to ja go zmieszczę, bo mogę mieć 3 w staku, a mam 2. I tu jest windzia, dobra. No dobra, czyli zostawiam tutaj granat jeden. No nie zmieszczę go. Gdzie mógł sobie wsadzić w dupę? Musiałbym coś poświęcić. Nie wiem, czy ta bransoletka mi jest jeszcze potrzebna, no ale chyba... Aha, nie mogę jej wyrzucić. Dobra, czyli jest potrzebna. Dobra, idziemy na windzie i słuchajcie, biegniemy do Sherry w takim razie. Nie no, ta walka sztos. Podobało mi się to, naprawdę. Fajnie to pykło nawet. Wiadomo, że nie obyło się bez krwi, potu i łez, ale ogólnie naprawdę sprawnie to poszło. Myślałem, że będę musiał to powtarzać wiele razy. Tu mamy skrzynkę. Czy ja coś potrzebuję? W sumie mógłbym się wrócić po ten granat. Dobra, olejmy to. Potem sobie muszę zrobić trochę tych tego leczenia. Mam tylko jeden spray, więc tak trochę słabo. Mam nadzieję, że tu mi już nic nie wyskoczy, bo jakby mi tu coś wyskoczyło, to bym chyba tutaj padł. A w szczególności jakby mi to G wyskoczyło. Nie no, tutaj to chyba raczej nie. Ale to G to był najgorszy przeciwnik, najbardziej obrzydliwy przeciwnik w tym rezydencie. To G z kanałów. East area, west... Czekajcie, gdzie to się szło? Tu chyba. Tak, dobra, tędy. No i słuchajcie, zbliżamy się chyba powoli do końca gry. Ale no, ja się obawiam, że jeszcze będzie jakaś waleczka. Mamy za dużo tej amunicji jeszcze. Wydaje mi się, że na samym końcu to my powinniśmy zostać w ogóle bez amunicji, nie? Wystrzelać się totalnie ze wszystkiego na hardkorze. Gdzie ja polazłem? Nie tu. Nie tu. Tutaj, Boże, jestem taki cerp. My mom needs help. Annette? Sherry. How are you? Okay. But you don't look so good. Mommy? Hey, look at the screen. Oh, thank God. So Sherry's gonna be all right? She'll be weak for a little while, but... Yes. She's free of the G-virus. Did you hear that? Oh fuck. In case the G virus leaves the building. Save my daughter. No. Sherry. Sherry, just say goodbye to your mom. Mom, please say goodbye. Please, Sherry. Listen. She loved you, okay? You really gotta get going. Come on.
were right about this jacket. I'm so lucky to have you. So we can talk more about that later. We gotta hurry now. Come on. Oh, fuck. Ulepszenie wkładki. Aha, to się łączy z tą transrendą, dlatego nie mogłem jej wyrzucić, słuchajcie. Dobra, mamy czwarty poziom dostępu. Ucieknij z laboratorium. No, słuchajcie, ja czuję, że to będzie duże kabum. Natomiast jeśli chodzi o tę cutscenkę, to ja podziwiam z jednej strony Sherry, z drugiej mam... czuję do niej taki żal trochę, w sensie... Jest mi jej żal, o to mi chodziło. Ponieważ no takie dramaty ona przeżywa tutaj, wszystko to się dzieje na jej oczach, słuchajcie, no i to będzie miało na pewno wpływ na jej przyszłość, ale ogólnie bardzo mądra z niej dziewczynka, bardzo mi się ta postać podoba, fajnie ją zrobili. Słuchajcie, tu gdzieś była skrzynka, ogólnie wszystkie postacie mi się tutaj podobają. Annette, taka zimna suka, ostatecznie na samym końcu pokazała trochę serducha, ej, trochę mi się nawet to zrymowało. I ostatecznie, no, widać było, że jednak, no, kocha córkę, tak, zachowała się ostatecznie trochę jak matka, ale początkowe jej zachowania, jak chciała poświęcić Sherry, no, były dramatyczne wręcz. Były dramatyczne. No, trochę się zrehabilitowała na koniec. No, ale zginęła. No i Claire też bardzo lubię. Leona zresztą też. Zobaczymy, jak jego kampania się swoją drogą potoczy. Wywalmy to na razie, bo i tak mamy za dużo tej amunicji. No i na razie zostawmy to tak, jak jest. Może ewentualnie wezmę sobie tylko pociski zapalające. Aczkolwiek ja bym sobie zrobił miejsce na coś, jakby tam jeszcze było. O, to też sobie wywalmy. Dobra, zróbmy sobie dwa miejsca, jakby coś po drodze jeszcze było do zebrania. Maszyna, na razie jeszcze nie zapisujmy. Może. Pociśniemy to jeszcze, ten kawałek. Zobaczymy. Może już nie będzie tutaj jednak żadnego bossa. Okej, czyli teraz idziemy do tej windy głównej. Słuchajcie, no... Przeważnie... filmy akcji albo gry akcji kończą się takim... z takim przytupem, nie? I tu będzie podobnie zapewne. Skończy się to jakimś wybuchem. Tak, zabieramy się stąd w cholerę. O Jezu, ale biedna Sherry. Mogę to nacisnąć? Nie, to automatycznie pojedzie w dół. No, straciła ona rodziców, matkę, ojca. W ogóle co się z nią stanie, to mnie ciekawi w przyszłości. Nie wiem, Claire się nią zajmie? Czy jakaś, nie wiem, dalsza rodzina? Ja nie mam zielonego pojęcia, ale ciekawi mnie to. Bo Sherry potem będzie w Resident Evil 6 grywalną postacią, nie? Jako już dorosła kobieta. Chcę sobie ustawić pistolet. Okej. Okay. Gdzie my jesteśmy, słuchajcie? To jest zupełnie nowa lokacja. Ja w ogóle myślałem, że tą windą będziemy jechać na górę, a nie w dół. Pokój monitoringu, no spoko. O, mamy spray, dobrze. Dobrze, że wziąłem jednak. Znaczy, zostawiłem miejsce w ekwipunku. Warning, okej. Okay. No, to jest takie, powiem wam... Co to było? To był wybuch, czy to był Birkin znowu, który gdzieś tam... Aha, tu jest jeszcze nożyk. Ej, no. Nie, no to chyba wybuchy. Gdzie my jesteśmy? Kolejka? To my tą kolejką chyba będziemy uciekać, słuchajcie. Dobra, wybuchy. Tu mamy zapis. No, ale zanim, to najpierw może ta skrzynka. Czyli tak, to sobie wywalimy. Słuchajcie... Kurde, nie wiem, na co się przygotować. Dobra, przygotuję się na najgorsze. To znaczy, przygotuję się na walkę z bossem. I zobaczymy, no. Czyli tak, zróbmy... wywalmy tą bransoletę na razie. Może nie będzie potrzebna. Teraz tak, tu jeszcze mam jeden... Okej, okay, to przeładujmy to. Tylko ja muszę najpierw wyjść z tego. Słuchajcie, tu trochę będzie motania się. Muszę przeładować jeden pocisk. I dzięki temu zabiorę ten. Dzięki temu zabiorę też to. Nie wiem, czy ten iskrownik brać, słuchajcie. Tylko mi się to wszystko nie zmieści. Te granaty sobie darujmy na razie może. A my mamy jeszcze magnuma w ogóle? Czekajcie, pokażcie mi tego magnuma. To jest magnum? A jak on działa? Sekunda.
Zmieniam. Aha, czy ja mogę z niego korzystać zarówno jakby z amunicji tej takiej magnumowej lepszej oraz tej podstawowej. Nie, no to tą wywalamy broń. Nie ma nawet takiej opcji. Po co ja będę mieć dwie bronie, które korzystają z tej samej amunicji? Tą wywalamy, magnuma zostawiamy. Może wezmę sobie trochę jeszcze tej amunicji do pistoletu, czy nie? Słuchajcie, nie wiem sam. To możemy wywalić w takim razie. Wezmę zamiast tego iskrownik. No bo ja nie zmieszczę wszystkiego, słuchajcie. Albo jedno, albo drugie. Apteczki dwie myślę, że stykną. I co jeszcze stąd mam wziąć? To amunicję do pistoletu, myślicie? Czy granat błyskowy? Ja w zasadzie takie mam wrażenie. Z samymi zigułami, kurde, może to wezmę. Dobra, wezmę ten zasobnik z igłami, niech będzie. A dwa miejsca sobie zostawić, czy coś jeszcze brać? Dobra, zostawmy to na razie tak. Zobaczymy, jak tam będzie ta sytuacja wyglądać. Ustawmy sobie na razie pistolet. W zasadzie powiem wam szczerze, że... wydaje mi się, że całą grę przeszliśmy na 100% praktycznie. Tam poza jedną tam znajdźką, którą zostawiłem. Tutaj chyba, nie? Czyli ten gra... 10 minut do... Kuźwa, nie zapisałem tego! Jaki jestem debil! Przecież już teraz się nie wrócę! O kurna, jeszcze te zielone roślinki. Nie, ja je omijam. Nawet nie ma sensu z nimi walczyć. Jeszcze to jest na czas. Nie ma opcji. Roślinka, bierz ją. Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Ja pierdziele, no słuchajcie, no tak to się nie dało tego zjumać. Nie zapisałem, tam była maszyna. Przecież ja będę musiał powtarzać walkę z Birkinem z początku tego odcinka, jak ja teraz tego nie przejdę. A na bank ja tego nie przejdę, bo ja nie wiem, czego się spodziewać. I jeszcze jest zamknięte, co ja mam tu zrobić? Co ona robi? Aha, ona otworzy to, no spoko. Jezu, nic nie widzę, jest tu tak ciemno. Co to było? Aha, roślina, no zajebiście, zajebiście. Muszę strzelać w te burkle. Gdzie ona je ma? Znaczy ono. Dobra, padł. Jeszcze jeden tam spadł. Jaki shit. Jezus Maria, jeszcze się wystrzelam tutaj z amunicji. To będzie po prostu cud miód malinka. Jezu, ja nie widzę tych burkli. Przecież ja będę zaraz mieć danger. No i jeszcze mam... Zajebiście. Zginę? Bo ja nie mam żadnej ochrony. Fuh! Nawet, słuchajcie, do bossa nie doszedłem. Ja pierdziele, jaki dramat. Słuchajcie, nie, gorzej się tego nie dało zrobić. W takim razie widzimy się ponownie w tym miejscu, jak przejdę ponownie Birkina. Nie będę już wam tego pokazywał, oczywiście. ZW. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. Powtarzamy ten moment w takim razie, biegniemy. Jeśli chodzi o amunicję, to troszkę więcej udało mi się zaoszczędzić, ale powiem wam, że nie są to jakieś ogromne ilości, więc w sumie jest podobnie jak było. Może minimalnie więcej. No i miejmy nadzieję, że teraz mi się uda to przejść, ale po prostu jestem tak zły na siebie po tej akcji, że ja nie zapisałem. Byłem przy skrzynce i nie zapisałem, nie biorę tej roślinki. Słuchajcie, olewam to. Mam i tak dwa leczenia w ekwipunku, więc mam nadzieję, że mi to styknie. I tak nie mam z czym tej roślinki połączyć, więc walić to. Dobra, słuchajcie, ten czas mnie tak stresuje, bo nie wiem, o co chodzi. W sensie... Nie wiem, jak to będzie wyglądać z tym czasem. Czy jeszcze będzie jakaś walka, ja będę musiał się wyrobić w tym czasie, czy nie? No, 10 minut to jest sporo czasu, nie? Dobra, te rośliny są dramatyczne. Ja nie widzę tych burkli u nich czasem. Jest tak ciemno. Jeszcze mi światło wali z okna, w monitor i jest po prostu dramat. Wiem, usprawiedliwiam się trochę, ale no tak jest. I jeszcze powiem wam, że ta broń jest spoko, ale ma przeładowanie strasznie długie. W sensie dłuższe niż ta standardowa. Dobra, ten ma na łapie, już widzę. Nie mogę pozwolić, żeby do mnie podszedł. Na nodze ma. Dwa burkle, widzę. Jeden. Dobra. Otwieraj to! No, dobra. I tu już mnie nie było, więc słuchajcie, dramat. Wszystko się jara, wszystko wybucha, wszystko się wali. Co tu się dzieje? Armagedon. No spoko, jeszcze zombiak na koniec. No, gin. Boże, jakiego ja mam zeza, słuchajcie. 8.20.
Serio będziemy chyba tą kolejką uciekać. Jestem tuż za tobą, tak trzymaj. Tak, zaraz ciebie dostaniemy. Co my tu mamy? Co to jest? Kurde, tu była roślinka. Mogłem jednak wziąć tą zieloną. No dobra, weźmy to. Tu jest skrzynka. Połączmy to w takim razie. Zrobimy to tak i zrobimy to jeszcze z niebieską oczywiście. Tylko mam nadzieję, że teraz mi czas, że tak powiem, nie ucieka. Zróbmy tak. Ten granat błyskowy. Dobra, zostawmy to. O co tu chodzi? O co tu chodzi? Obrotnica. Co to w ogóle jest za... za miejsce? Gdzie ja mam iść? Dobra, tam jest jakieś przejście i do wagonu też można wejść. Gdzie najpierw? Gdzie dobra, wejdźmy do tego wagonu. Pewnie będzie zamknięty, znając życie. A nie, otwarty. Co tu jest? Czas, czas, czas. Stresuje się ten, wiecie? Tu coś jest do podniesienia. Wtyczka łączona? Co to jest? Bierz to. Nie masz miejsca? O kuźwa, jaki shit. Co ja mam wywalić? Co ja mam wywalić? Już nie ma sensu, biec do skrzynki. Czas. Dobra, dwie apteczki muszę mieć. Miałem jedną w ekwipunku. Dobra, czyli dwie apteczki. Amunicję do pistoletu, nic tu nie połączę. Dobra, wywalam. Kurde, albo tego magnuma. Nie wiem. Kurde, nie wiem sam. No ale kuźwa! Wywal to, dobra. Raz kozie, bierz to. Przydałaby się jeszcze jakaś. Jeszcze jakiś plecak dodatkowy. Czyli to jest pociąg. Nie, będzie waleczka 100%, no nie dlatego nam dają, słuchajcie, amunicję, nie, po drodze i apteczki. Na 100% będzie walka, tylko na czym ona będzie polegać? Oto jest pytanie. I czy ja ją przejdę? Wyrabiając się w tym czasie i jeszcze z amunicją. O kierwa! No, z taką bronią to ja mogę powalczyć, minigun. No, tylko jakby tego teraz się nie włożę, muszę się pozbyć tej wtyczki. O, dobra, użyj tego. Working. Claire! What? Leon? You're down here too? Yeah. But the whole place is coming down. Look, you need to get out. Fast. I know. I found a way out. I think we can all make it. Where are you now? Claire, are you still there? Leon? I'm sorry, you're breaking up. Don't worry about me. Just get out of here. Leon. Leon. Damn. Dobra. Słuchajcie, Leonem się na razie nie martwię, on na pewno przeżyje. Jeszcze mamy z nim kampanię B, więc spoko. 400 amunicji? 400 pocisków? Wow, dobra. Czekajcie, no te zapasy nie wyglądają najgorzej, ale no nie wiem. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, z czym będziemy mieli do czynienia. Na razie jest cisza. Okej. No już, już, już idzie. Birkin zapewne. Albo coś innego, nie wiem. O kierwa! Birkin. No, ostateczna forma to jest pewnie jego. Mamy 7 minut, słuchajcie, i ja nie mam żadnego patentu. W sensie nie wiem, jak ja mam to zabić. Zacznijmy od tej broni, może gdzie on jest? Tu. Zacznijmy od tej dobrej broni. Zobaczmy, jak ona działa. O kurna. Jezus Maria, ja nie wiem, jakie on ma ruchy. Dwa ruchy i wursuchy, nie? Strzelamy w te oczy chyba trzeba. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jezu, jakie to jest piękne. Znaczy piękne, no wiecie, sarkazm to był, nie? To tak nie zabrzmiało. No, obrzydliwy on jest. Miejmy nadzieję, że z tą bronią uda nam się go pokonać. Nie wiem, jakie on może mieć ataki. Kurde, gdzie się wspina. Ja mam w niego strzelać, jak on się wspina? O, fucking shit. Nie, on skacze na pociąg. Będzie czymś plus? Strzelał? Nie, nie strzela. Boże święty, jaki fuks. Ja mam dwie apteczki, słuchajcie, no i nie zanosi się... Kurna, co on robi? A! Jezu! Przecież ja tu zejdę, jak on będzie mi takie rzeczy robił. Masakra.
Gień, przerośnięta larwo. Ale on cały czas odrastają mu te oczy, to jest nie fair. Co on robi, co on robi, co on robi? Panika, panika. Całe szczęście, że mam teraz już save'a normalnie przed tą walką. W sensie przed tą, przed rozpoczęciem odliczania czasu. Kurna, ej, on teraz skoczył bezpośrednio na mnie, a nie na wagonik. No nie, ta szarża, słuchajcie, jest najgorsza. Dobra, walnął się w ścianę, dobrze. No słuchajcie, pomimo tego, że ta broń jest mocna, to on nie wygląda na zmęczonego. I nie wygląda, jakby mu coś to robiło. Ja pierdzielę, stres. Zaraz mi się ta broń... Kurde, szarża, uciekaj, 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 uciekaj. Dobra, mamy to. Idziesz tu? Dobra, poszedł się wspinać. Nie wiem, czy jest sens serio na niego strzelania, jak się wspina, bo on wtedy... Znaczy, strzelam w jego plecy jakby, nie? Czy ja mu zadaję wtedy obrażenia, czy ja muszę w te oczy? No to jest pytanie za 100 punktów. Boję się w niego strzelać z takiej bliskiej odległości, bo jak zrobi szarżę, to jestem w dupie, nie? No, tak jak teraz. Dobra, ale nie jest trudne omijanie jego, wiecie? W sensie, no... On jest schematyczny, w sensie robi... Dobra, skończyła mi się amunicja, lecimy teraz z granatnikiem. Przeładuj. Ja mam problem z tą bronią, że czasami zapominam jej przeładować. Wspinać się potrzeba. Kurna, ale powiem wam, że wydawało mi się, że te 8 minut, czy tam 7 minut, które mieliśmy tutaj, tutaj wchodząc, to nam wystarczą na luzie, a powiem wam, że ten czas tak zapierdziela, że ja nie wiem, czy nam się to uda w tym czasie zrobić. Zaraz będzie szarża. Czuję to, słuchajcie, w pindlu, że będzie szarża. Jeszcze mamy te kwasowe, całe szczęście. 3 minuty 50. Ja pierdzielę, jeszcze jest ten iskrownik, z którego ja w ogóle korzystać nie umiem, ale to szczegół. Teraz będzie szarża. No, zdążymy w niego trafić. Jest w ostatniej chwili. Dobra, ja muszę coraz bardziej ryzykować, słuchajcie, bo mi się ten czas kończy. Ja już nie mogę tak, wiecie, bezpiecznie, z bezpiecznej odległości w niego strzelać, bo ja tracę czas. Na przykład teraz w ogóle w niego nie celuję. On skacze teraz na mnie czy na pociąg, bo ja nie wiem. Dobra, na ciapon. Skoczył na ciapon. I cały czas trzeba być w ruchu. Cały czas w ruchu. Przyładuj to. Dobra, kwasowe. Zostały kwasowe, słuchajcie. On ma już jakiegoś rage'a, ale no, słuchajcie, nie wygląda na zmęczonego. Cały czas wygląda tak samo. Cały czas sobie odradza te oczy. Takie mam przynajmniej wrażenie. Przeładuj. Czasami wciskam R, a ona na to nie reaguje, ten pacina. Ile jeszcze? 2 minuty 50. Ja pierdzielę. To jest jakiś shit. Przecież ja mogę się nie wyrobić w czasie. To nawet nie chodzi o amunicję, słuchajcie, tylko chodzi o ten pieprzony czas. No, pokaż te oczka, pokaż te oczy. No i nie wiem, czy niego wycelowałem dobrze. Dobra, ostatni pocisk i zostanie nam, słuchajcie, iskrownik teraz. No i potem już tylko zwykła broń. Jeszcze magnum mam ewentualnie. O kurna, o kurna, o kurna. To ten iskrownik, to trzeba, wiecie. No tak, spoko. Trzeba z bliskiej odległości. Uciekaj stąd, uciekaj stąd, uciekaj stąd. Gdzie on jest? Dobra, niech on teraz skoczy. I jak zeskoczy, to go potraktujemy prądem. No dawaj te oczka. Kurde, biegnij, tempa dzido! No ale mogłabyś mu w oczy celować. No, pal mu oczka, pal mu te oczka. Ej, coś się zadziało? Ej, jakaś chyba kolejna faza, słuchajcie. Dlaczego nie działa ten iskrownik pieprzony? No strzelaj tym!
Jest! Mamy to! Ja pierdziele! Widzieliście, ile minut zostało? Chyba ja nie spojrzałem ostatecznie. Nie wiem, z minuta? Z 50 sekund? Coś koło tego chyba, nie? Pierdziele! Wystrzeliliśmy się praktycznie z każdej broni! Masakra. Uff. Czyżby finałowa cutscenka? Czy jeszcze będziemy sterować? First thing you want to do when we get out of here? I want to see where you live. Good. Bye. Take a shower. Yeah. Really? Not bad. Oh yeah. Claire! Leon! It's so good to see you. I told you we'd make it, didn't I? You did. Koniec, słuchajcie. Spodziewałem się jeszcze jakiejś innej, znaczy dodatkowej końcówki, w sensie, że oni wychodzą gdzieś z tego pociągu, gdzieś tam idą w kierunku jakiegoś miasta, nie wiem, cokolwiek. Ale no, powiem wam szczerze, gra totalny sztos. Dla mnie to jest 10 na 10. Żadna nowsza gra, wydana po, nie wiem, 2017 roku, nie zrobiła na mnie takiego wrażenia jak ta. To jest totalny sztos. I w sumie powiem wam, że miałem takie przemyślenie, jak oglądałem tą ostatnią cutscenkę, że Lara Croft z nowych TR-ów mogłaby buty czyścić Claire. No po prostu Claire, no sztos totalny. Bardzo mi się podobała ta postać, fajnie mi się nią grało, fabuła, wszystko tu idealnie ze sobą współgrało. Słuchajcie, nie odniosę się oczywiście do oryginału dwójeczki Residenta, bo nie grałem, ale powiem wam szczerze, że zafascynowała mnie ta seria. Dziękuję oczywiście Tumberskiemu, że udostępnił mi tę grę i mogłem wam ją pokazać w moim wykonaniu. Dziękuję również Deseo za podpowiedzi, rady i za to, że mnie właśnie zaraziła też trochę tę serią. I powiem wam szczerze, że mam teraz ochotę pograć właśnie w Resident Evil 0, Resident Evil 1, przypomnieć sobie również Residenty te późniejsze, w które oczywiście grałem. Powiem wam szczerze, że totalny sztos i słuchajcie, nie sądziłem, że uda mi się przejść tę serię na hardkorze, zrobiłem to. Jestem totalnie w szoku, bo ogrywałem to oczywiście na ślepo, totalnie nie wiedziałem, co mnie tutaj czeka, co mnie tutaj będzie czekało. I udało się. Ja, wiecie, podchodziłem do tej serii, jak zaczynałem, że o, pogram sobie na zasadzie takiego spróbowania, pewnie przejdę kawałek i stwierdzę, że zmienię sobie poziom trudności na normal, bo nie dam rady na hardkorze. A ostatecznie okazało się, że udało mi się przejść całą tą kampanię na hardkorze i jestem ogromnie z siebie dumny. Ale słuchajcie, no po prostu na sam koniec nie zostało nam nic kompletnie. Praktycznie tylko amunicja do zwykłego pistoletu, a wszystkie bronie pozostałe, totalnie wystrzeliśmy się z nich do zera. Totalnie. Więc powiem wam, że ten hardcore naprawdę jest hardkorowy. Naprawdę trzeba oszczędzać amunicję, żeby przy tej finałowej walce i przy tej poprzedniej, przy tej na początku odcinka, czyli z trzecią formą Birkina, jak walczyliśmy, też trzeba właśnie oszczędzać amunicję. I uważać z tym naprawdę. Bo z apteczkami, powiem wam, nie było problemu.
Z apteczek mieliśmy pod dostatkiem, dużo jeszcze roślin było w skrzynce. Tak samo jeśli chodzi o ribbony. Na początku tylko był trochę dramat z tymi ribbonami, z tymi zapisami, ale potem był już luzik totalny. Chyba, nie wiem, z 7 albo z 8 nam tych tuszy zostało. I jeśli chodzi o zapisywanie właśnie, to powiem wam szczerze, że nie wiem, czy miałbym taki fan z tej gry, gdybym grał na normalu, jak miałem, gdy grałem na hardkorze. Ponieważ na normalu oczywiście są checkpointy i wiecie, jakby to wyglądało. Ja bym wchodził do pomieszczenia i myślał, a spoko, zginę, to zaraz będę mieć checkpoint i sobie powtórzę ten fragment. A przy ribbonach i przy tych tuszach i maszynach do pisania, to jednak no już nie było takie myślenie na takiej zasadzie, tylko było, Jezus Maria, jak ja tu wejdę i będę musiał przechodzić, i tam zginę, i będę musiał potem przechodzić pół godziny od nowa, albo nie daj Boże na przykład 50 minut w takich, wiecie, hardkorowych przypadkach, kiedy na przykład zginąłbym pod koniec odcinka, no to po prostu człowiek się bał, nie? Ja się bałem, że ja zginę i będę musiał to powtarzać i cały odcinek pójdzie do kosza, nie? Bo będę musiał robić jakieś cięcia, różne rzeczy. Więc powiem wam szczerze, że naprawdę bardzo fajnie mi się grało na tym hardkorze. I ogólnie nie sądziłem, że polubię ten typ gry, ale bardzo mi się spodobał, ponieważ powiem wam szczerze, że oprócz tych takich zagadek pseudo, które tutaj były, to było tutaj bardzo dużo też myślenia odnośnie właśnie taktyki na daną lokację, na dane zombiaki. Wiecie, było takie myślenie, że jak wchodzę do pomieszczenia, to czy pomijać te zombiaki, czy opłaca się bardziej je zabijać, czy one będą mi potem w przyszłości przeszkadzać, czy na przykład, nie wiem, użyć tej broni, czy innej broni, bo jak użyję tej, to zmarnuję pociski, które potem przydadzą mi się na bossa, albo na Lizarda. Wiecie, o co mi chodzi. No, było cały czas takie myślenie, nie? I jakby zarządzanie też ekwipunkiem, to też było bardzo takie właśnie na zasadzie, że czy teraz wziąć to, czy zostawić to na później, albo zostawić to w skrzynce, a wziąć coś innego. No, bardzo mi się to podobało. Nie sądziłem, że tak się wkręcę w tę grę. Jeszcze bardzo mi się podobał ten pierwszy moment tej gry, w sensie, kiedy byliśmy na posterunku i odkrywaliśmy te wszystkie pomieszczenia i tam można było przejść na różne sposoby daną sytuację. To znaczy, ta gra nie była tam tak liniowa jak pod koniec. To, można było na przykład do danego pomieszczenia udać się dwiema różnymi drogami. I też było myślenie, pójdę dołem przez zombiaki, czy pójdę na przykład górą przez Lizarda, nie? Jeszcze ten pan X, który nam przeszkadzał w trakcie. No po prostu to był cud, miód, malina. I powiem wam szczerze, że za jakiś czas na pewno z chęcią siądę do tej gry raz jeszcze i przejdę ją sobie może tym razem już na normalu, żeby, wiecie, nie, bez takiej spiny na luzie. No, jestem zafascynowany tym remake'iem i dla mnie to jest 10 na 10. Bohaterowie, fabuła, wszystko, rozgrywka, wszystko mi tutaj odpowiadało, naprawdę. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się ta seria w moim wykonaniu podobała. Oczywiście nie kończymy jeszcze tej serii, ponieważ została nam jeszcze kampania Leona B. I oczywiście też ją przejdziemy na hardkorze. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądała ta kampania. Czy będziemy zwiedzać te same miejscówki co Claire, czy jednak będą jakieś różnice. No cieszyłbym się w sumie, gdyby były jakieś różnice, no bo jednak będzie to coś nowego. Może będzie miał Leon jakieś nowe bronie, nie wiem, nowe bossy, jakieś nowe potwory. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jestem bardzo ciekawy. Więc już teraz zapraszam was do wyczekiwania na te kolejne odcinki z kampanii Leona. No i co? To chyba byłoby na tyle. I tak się rozgadałem na koniec. Ale no, totalny sztosik. Totalny sztosik. Zresztą widzicie po mojej reakcji, że jestem zachwycony. Jeszcze się zastanawiam, czy coś będzie po tych napisach końcowych, bo nie wiem, czy już mogę teraz skończyć nagranie, czy nie. Poczekajmy jeszcze sekundę. O! Dobra, jest coś. Co to było? To było coś dziwnego. Przypominało to jakąś dziwną, przerośniętą ośmiornicę. Okej, okay, a jeszcze mamy wyniki statystyki na koniec. Wow. Tryb hardcore. Claire Redfield. Całkowity czas 9 godzin 28 minut. Jestem ciekaw, jak to liczy te takie momenty, które powtarzaliśmy, bo dwa razy ja powtarzałem dany fragment. Teraz pod koniec powtórzyłem
w tym odcinku przecież, jak mnie ta roślina zabiła, roślino zombie. I też w jednym momencie pamiętam, że nie wiem, czy ja wam to o tym mówiłem, a chyba tak, że w jednym momencie też powtórzyłem pewien fragment rozgrywki, bo sądziłem, że uda mi się go przejść lepiej, to znaczy nie marnując tyle amunicji, jak zmarnowałem na odcinku. Tak mi się wydaje, że dwa razy chyba powtarzam. Ciekaw jestem, czy ten całkowity czas to obejmuje. No i zapisów 19. Musiałbym porównać ten wynik z DSO na przykład, nie? Bo ona też to nagrywa na hardkorze. Nie wiem, czy Tumberski również. Musiałbym to porównać, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Ciekaw jestem. Dobra, to w takim razie chyba już tu możemy zakończyć, nie? To jest koniec. Do menu nazywali. Powinno przynajmniej, ale jaka muzyczka spokojna, tak. Jesteśmy w menu, moi drodzy. W takim razie dziękuję wam serdecznie za kampanię Claire i widzimy się w kampanii Leon. Pa, pa.